Siemaneczko, z tej strony Miszgrzy, witam Was w dzisiejszym materiale. No, zostałem przez Was troszeczkę wywołany do tablicy, aby zabrać głos tutaj przy okazji tych wielkich kontrowersji, które mamy na Igrzyska w Paryżu. I taki głos myślę, że się przyda wielu osobom, aby troszeczkę to uporządkować, bo mam wrażenie, że z jednej strony mamy osoby, które, znaczy większość osób podchodzi do tego bardzo zero-jedynkowo, a tu faktycznie jest drugie dno tej całej sprawy. Natomiast mam wrażenie, że ci, którzy w to drugie dno wierzą, też bardzo mocno przeinaczają rzeczywistość i nawet robią to czołowi polscy dziennikarze związani z boksem, którzy bardzo szybciutko tutaj temat rozmydlili, mówiąc o tym, że tam źli Rosjanie teraz zarządzają IBA i to dlatego tutaj mamy takie kontrowersje. No ja jednak nigdy do takich sytuacji nie podchodzę tak zero-jedynkowo, z jakąś ustaloną wcześniej narracją, tylko lubię sobie posłuchać jednej, drugiej strony, same jakieś wnioski powyciągać, posłuchać też mądrzejszych od siebie w temacie i oddzielić troszkę te informacje przekłamane czy mocno naciągane od tych prawdziwych. Mój wniosek na temat tego, czy te dwie zawodniczki, bo mówimy tutaj o jednej rywalce, o Ting, rywalce Julii Szeremety i mówimy również o Algierce, o której jest chyba zresztą najgłośniej. Myślę zresztą, że tutaj Ting to jest troszeczkę w lepszej sytuacji, bo o niej się mówi zdecydowanie mniej. A zobaczcie, o niej się też mówi zdecydowanie mniej, bo jej narodowość też troszeczkę psuje tą narrację o tych złych Rosjanach, że to Algierki się czepili, bo przecież ona tam z Rosjanką wygrała, czy Algieria powiązana z Francją, to tutaj, no wiecie, w przypadku tutaj reprezentantki Tajwanu już to troszeczkę zaburza tą narrację, stąd o niej się mówi zdecydowanie mniej. Ale od początku, skąd jest ta cała afera, skąd jedne osoby tak zdecydowanie mówią o tym, że tutaj mężczyźni walczą, to na przykład posłowie Konfederacji tak bardzo zdecydowanie, widziałem też Sławomira Metzena, jak o tym mówi, widziałem też Ewę Zajączkowską, która dzisiaj chyba nawet popełniła taki post, mówiąc zdecydowanie tutaj, że Julia walczy z mężczyzną. Julia też jest przedstawicielką Konfederacji, o tym nie wiedziałem, dowiedziałem się o tym dopiero tutaj na Igrzyskach. Natomiast akurat to nie ma znaczenia. Ja bardziej operuję na tym, co na tej wiedzy, którą uda mi się zdobyć, tej wiedzy, która jest też oficjalna, sprawdzona, a także tego, co wyczytałem na zagranicznych stronach, bo to też ma pewne znaczenie. Przede wszystkim MKOL, zajmujący się igrzyskami, jest faktycznie skonfliktowany z IBA, czyli Federacją, Główną Federacją Bokserską, organizującą Mistrzostwa Świata. Tutaj Igrzyska Olimpijskie, ten turniej też miał być organizowany przez tą federację, ale ze względu na właśnie jej powiązania, szef zresztą się nazywa Kremlow, to mówi wszystko, w pewnym momencie po prostu te ruskie dolary, powiedzmy w cudzysłów to weźmy, uratowały trochę tą federację przed bankructwem, no ale wiadomo, jak to bywa z Rosjanami, no też układziki tam zaczęły być tworzone. No więc to jest to jakby drugie dno, na które powołują się polscy dziennikarze, że tutaj czepili się tych biednych pięściarek Rosjanie tylko dlatego, żeby tutaj skompromitować igrzyska. To już od początku mi nie gra, bo pierwsze badania na temat płci pięściarek zostały wykonane już w 2022, ponad 2 lata temu. To było chyba zresztą na początku 2022 roku. No, nawet jeżeli było w połowie, no to mamy już 2 lata temu. Później zostały one powtórzone. Przede wszystkim dlatego, że to zawodniczki zgłaszały, że coś tu nie gra, że to nie jest tak, bo niektórzy też to spłycili do tego, że wygląd tutaj przeszkadza. To nie do końca jest tak, bo są zawodniczki, które mają taki męski wygląd, a nikim tego nie zarzuca. Tu zawodniczkom też chodziło o siłę ciosu, o to, że no, czuły po prostu, że walczą z mężczyznami. To zawodniczki zgłaszały, aby tutaj coś z tą sprawą zrobić. No i faktycznie takie badania zostały przeprowadzone i sprawdzono chromosomy tych zawodniczek, czyli takie najbardziej wiarygodne badanie. Często słyszę tutaj, też to polscy dziennikarze spłycali, że chodzi tutaj o testosteron. Oczywiście ten testosteron też był podwyższony, natomiast nie chodziło tutaj o to, chodziło o zbadanie chromosomów. Ja uczyłem się kiedyś na biologii, nie jestem specjalistą od biologii, ale uczyłem się kiedyś, że XX to jest kobieta, XY to jest mężczyzna. Dostajemy je od rodziców i to determinuje naszą płeć. I tu jest druga sprawa, gdzie przerywam. Tego mnie uczono. U tych zawodniczek stwierdzono XY, czyli że są mężczyznami. I teraz pytanie. Jeżeli są choroby, zaburzenia, które sprawiają, że mogą mieć
również kobiety. Taki chromosom nie wykluczam tego, nie jestem biologiem. Natomiast jeżeli faktycznie jest to możliwe w jakikolwiek sposób, no to co powinien zrobić MKOL przede wszystkim, bo IBA zdyskwalifikowała te zawodniczki, a co powinien zrobić MKOL, który broni tych zawodniczek i dopuścił je do igrzysk? Jeżeli otrzymał taki dokument, że zawodniczki zostały zbadane, no to i wyszło, że mają ten chromosom męski, że są mężczyznami, no to MKOL powinien, jeżeli ma wątpliwości co do tego, bo tutaj zaraz dojdziemy do drugiej sprawy, że MKOL twierdzi, że nie, że te badania są sfałszowane, nie ujęli tego, a tu też wiele osób się na to powołuje, tylko ujęli, że zostały przeprowadzone nielegalnie, wiecie, powołali się na to, że być może jakiejś tam zgody nie było. Jest MKOL skonfliktowany z IBA, no więc wiadomo, że obie te federacje szukają na siebie jakichś haczyków. Jedna zdyskwalifikowała, no to druga dopuściła. No więc co MKOL powinien zrobić? Powinien zlecić swoje badania. Natomiast czy to zrobił? Nie. No, olał sprawę i stwierdził, że no te zrobione przez IBA, no to one raczej tutaj zostały nielegalnie zrobione i w ogóle oni nie podważyli tego, bo niektórzy tu mówią, gdzie jest papier, gdzie jest papier. Niektórzy tu myślą, że są na komendzie i jakiegoś papieru żądają. Słuchajcie, zostały te papiery, no to nie jest dokumentacja, która jest otwarta dla wszystkich, bo to są też sprawy zawodniczek, tak? Taka podanie czegoś takiego do publicznej informacji mogłoby bardzo mocno zaszkodzić tym zawodniczkom. Przecież one dostały wyniki tych badań i dostały je także MKOL, więc w czym problem? Nawet wypowiadając się ostatnio, kiedy wybuchła ta afera, rzecznik MKOL-u potwierdził, że oczywiście to doszło, ale że mają wątpliwości co do legalności tych badań. No to co powinni zrobić? No powinni zlecić swoje. Czy zrobili to? No nie, nie zrobili tego. Czy jeżeli te chromosomy wynikały z tego, że faktycznie jest jakieś zaburzenie i są to kobiety, ale mają taki chromosom, bo przecież wszystko jest możliwe, no to powinny zostać dodatkowe badania zrobione, które potwierdzą, że faktycznie są tam jakieś inne zaburzenia, które na to wpływają i wtedy wszystko w porządku. Co do poziomu testosteronu, no to no ja bym tutaj do tego nie przywiązywał specjalnie wagi, bo przecież testosteron równie dobrze może być po prostu formą dopingu dostarczaną, no więc i kobiety się mogą wspomagać testosteronem. Robią to na przykład w kulturystyce i to nawet w Polsce, i to nawet jak Free Fighty śledzicie, to widzicie, jakie często zmiany u zawodniczek następują po wprowadzaniu w siebie różnego rodzaju środków dopingujących, więc to, że kobieta ma wysoki poziom testosteronu, nie jest dla mnie dowodem, że ona jest mężczyzną, no bo może tu wchodzić też w grę doping, natomiast badanie chromosomalne już dla mnie jest takim dowodem i jeżeli z jakiegoś innego powodu są takie chromosomy, no to moim zdaniem powinno to zostać zbadane i tyle, i byłby koniec tematu. Gdyby MKOL zlecił takie rzetelne badania i stwierdził, że na przykład no faktycznie mają takie chromosomy, tutaj nasze certyfikowane laboratorium sprawdziło, mają te chromosomy, no ale wynika to z jakichś tam zaburzeń, które też zbadaliśmy, przedstawić całą dokumentację, no i są kobietami, mimo że mają takie chromosomy. No i sprawa by była jasna. A co zrobił MKOL? Stwierdził, że nie, ona od początku była ubierana w sukieneczki, w paszporcie ma wpisane, że jest kobietą, no to my zamykamy temat. Lekarze też stwierdzili, że jest, bo słuchajcie, ja nie wykluczam, że są różnego rodzaju zaburzenia, że na przykład rodzi się powiedzmy kobieta. Przy porodzie stwierdzano, że są te narządy żeńskie, natomiast okazuje się, że z hormonami coś nie gra, że z chromosomami coś nie gra. Nie wykluczam tego, mówię, nie jestem biologiem, stąd nie mądruję się w tematach, o których nie mam jakiejś kompleksowej wiedzy. Mówię, czego mnie uczono, mówię, jak to wygląda i jak ewentualnie powinien postąpić MKOL. Czy to zrobił? No nie, kompletnie nic w tej sprawie nie zrobiono. Trwają przy tym, że skoro z paszportem jest wszystko w porządku, no to kontynuujemy właśnie takie działania. I teraz kolejna sprawa, bo ci, którzy tutaj mówią, że o, gdzie są jakieś papiery, bo to wszystko się oparło na tym, że ta IBA to... Ja nie wykluczam oczywiście tego, że IBA manipuluje, że nie jest dla mnie IBA w tym momencie wiarygodna ze względu na to, kto tam zarządza. Oczywiście, że tak, ja się z tym zgadzam. Natomiast myślę, że mówienie tutaj o tym, że akurat uwzięto się na te zawodniczki, no nie do końca mi trochę pasuje. Myślę, że można by się uwziąć na kilka innych zawodniczek, trochę innych narodowości, żeby to było bardziej, mówiąc też o tym, że to jakiś plan był już w 2022 robić te badania, żeby skompromitować igrzyska, to też dla mnie jest mocno naciągana teoria i nie trzyma mi się tutaj kupy. Poza tym akurat w przypadku tych zawodniczych trafiono by, że one mają ten chromosom męski, no to też by było zadziwiające. No i teraz dla mnie najważniejsza sprawa, która
W moim odczuciu niestety, ja już taki wniosek powiem, bo oczywiście wy możecie mieć do tego różne podejście. Dla mnie do momentu wyjaśnienia tej sprawy te zawodniczki powinny być dyskwalifikowane i nie powinny brać udziału w Igrzyskach Olimpijskich, dlatego że mają te chromosomy. Jeżeli ktoś twierdzi, że tutaj ze względu na to, że IBA ma te rosyjskie wpływy, są te badania niewiarygodne, tylko że amerykański dziennikarz, kurczę, nie mam tu... Zamknąłem kartę z jego nazwiskiem, też przeprowadził małe śledztwo i okazało się, że badania zostały wykonane dwukrotnie, że one nie zostały wykonane gdzieś tam w Moskwie, gdzie, nie wiem, Putin napisał, że one mają takie chromosomy, tylko on został wykonany w certyfikowanym amerykańskim laboratorium i to tam stwierdzono. Dlatego też MKOL nie mówi o tym, że testy są niewiarygodne pod względem tego, gdzie zostały zrobione, no bo gdyby opublikowali, że one zostały w certyfikowanym amerykańskim laboratorium zrobione, no to już to trochę też ta narracja zaczęłaby się sypać, że to wszystko takie złe. Być może mają jakiś swój interes w tym, oczywiście, ale nie zmienia to faktu, że chromosomy wyszły, jakie wyszły i trzeba to zbadać. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to powinien to zbadać ponownie, a nie sugerować się tym, co jest w paszporcie. No to jest dla mnie chore. W ogóle ten styl rozmowy, jeżeli IBA jest dla kogoś niewiarygodna, to powiem szczerze, te, jak słuchałem tych, czytałem też wypowiedzi tego rzecznika MKOL-u, to dla mnie one są kompletnie niewiarygodne, no bo tam jest powoływanie się na rzeczy po prostu śmieszne i takie przesiąknięte taką, wiecie, mało w tym wszystkim profesjonalizmu, a raczej takie przerzucanie się gównem. Tak to troszeczkę wygląda. Więc podsumowując, ja uważam, że te zawodniczki powinny być dyskwalifikowane i zgadzam się z tym, że Julia już jest złotą medalistką, ale być może tego złota nie otrzyma. Do momentu wyjaśnienia tej sprawy to powinno być dogłębnie wyjaśnione, dlaczego takie chromosomy są. Czy ktoś to zrobi? No MKOL na razie się do tego nie kwapi. To jest jedna sprawa, ale... Teraz dojdźmy do tej kluczowej, co jest jakby potwierdzeniem tego, co w dużym stopniu mi mówi, że te zawodniczki dobrze wiedzą, co jest grane. Wyobraźcie sobie, że trenujecie całe życie boks. Jest to wasza miłość, jest to wasza pasja. No widzicie czasem, jak sportowcy reagują na swoje porażki, jak to jest dla nich ważne i to czasem w dyscyplinach, gdzie nie ma dużych pieniędzy, gdzie nie ma jakichś wielkich wynagrodzeń za sukcesy, ale widzicie, jak oni mocno walczą o swoje marzenia. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w sytuacji takiej, jak powiedzmy te dwie panie. Jeżeli one są niewinne, okej. Okay. O, weźmy przykład Julii Szeremety. Załóżmy, że to Julia Szeremeta. O, tutaj już, tutaj jeżeli by były rosyjskie wpływy, no to byłby to bardzo łakomy kąsek, żeby to Polkę zdyskwalifikować. No ale załóżmy, że dobrze idzie już Julii Szeremecie na Mistrzostwach Świata. Nagle okazuje się, że zostaje zdyskwalifikowana. I co robi Julia Szeremeta? Odpowiedź A. Porusza niebo i ziemię, odwołuje się do sądu arbitrażowego, o czym zresztą porozmawiamy za chwilę, bo to też już jest całkiem ważne. Odwołuje się wszędzie, gdzie się da, nagłaśnia tą sprawę. Wszędzie robi badania, gdzie tylko możliwe, aby udowodnić, że jest kobietą, jest czysta i żąda tutaj przeprosin, wyjaśnień, przywrócenia i wszystkiego. No więc logicznie myślący człowiek wie, że to by było zrobione. A wiecie, co zrobiły te dwie zawodniczki? Nic. Nic. Zostały zdyskwalifikowane z świata, a nic, dobra, jedziemy do domu, pakuję torbę, mandżur, jadę do domu. No nie zrobiły nic, mimo że pierwsza na początku wyraziła chęć, że może będzie tu składać coś, ostatecznie skończyło się na tym, że nic. I co najlepsze, ta zła federacja IBA zagwarantowała, że jeżeli te panie zdecydują się na działania w sądzie arbitrażowym, który jest takim no już najwyższym, no nie ma już nic wyżej w sporcie. To, co zadecyduje ten sąd, to już jest ostateczne, tak? No więc wiadomo, że to tam trzeba się zgłosić i tu jest prosta sprawa. Gdyby tutaj taka Julia Szeremeta zgłosiła się do tego sądu, to za chwilę byłyby wyznaczone badania chromosomalne, udowodniono by, że Julia jest kobietą, no i byłby koniec tematu i IBA miałaby z tego tytułu pewnie bardzo poważne konsekwencje. Natomiast tu nic takiego nie było, te dziewczyny po prostu no, nie wystartują na Mistrzostwach Świata, okej, okay, nie ma nas tam, ale jedna w trakcie, no ale nic z tym nie robimy, absolutnie zapominamy o całej sprawie. No, czy to jest dla was normalne zachowanie, czy to jest dla was zachowanie osoby, która faktycznie podchodzi do całej sprawy uczciwie, czy nie wykorzystuje swojej przewagi? No w moim odczuciu nie.
każdy normalny zawodnik poruszy. I to właśnie jeszcze chciałem dojść do jednej rzeczy, bo zacząłem już ten. I to nie jest tak, że bronię tutaj IBA absolutnie, bo ja dobrze wiem, co tam się dzieje. Natomiast akurat w tej sprawie tłumaczenie sobie wszystkiego jakimiś tam wpływami ruskimi to jest taka bardzo wygodna wymówka, szczególnie dla tych zawodniczek i całego MKOL-u. Natomiast jeszcze jedna sprawa, bo po tym jak IBA wysłała te pisma do zawodniczek, przecież jeżeli są jakieś wątpliwości, to niech zawodniczki opublikują. One mogą publicznie opublikować te wyniki jak najbardziej. Nikim tutaj przecież tego nie zabroni. To nie zostało opublikowane publicznie, tylko dla ich bezpieczeństwa. Natomiast mogą to przecież opublikować i ta zła IBA nawet zaproponowała, że wszystkie koszta, że jeżeli te zawodniczki zdecydują, to im zaproponowano od razu w tym piśmie, że jeżeli chcą, zdecydują się tutaj do sądu arbitrażowego oddać tą sprawę, to IBA pokryje wszystkie koszta związane z tym przedsięwzięciem, więc tym bardziej wystarczyło pstryknąć palcem, a ja jednak się odwołam. Czy to zrobiono? Nie. No myślę, że to po prostu mówi wszystko o tej całej sytuacji. Dla mnie sprawa jest jasna. Ja nie wykluczam, nie jestem biologiem, nie wykluczam tego, że być może takie chromosomy mogą się pojawić. To nie jest mój temat. Natomiast jeżeli już okazało się, że te chromosomy są męskie, no to trzeba zlecić dodatkowe badania. Moim zdaniem starty tych zawodniczek powinny zostać wstrzymane, albo ewentualnie później te medale im zabrane. Powinno zostać przeprowadzone śledztwo. Jeżeli już jest taki wynik, to badamy dlaczego. Czy jest jakieś zaburzenie, które na to wpływa? Jeżeli tak, no to okej. Okay. No to też jest to oczywiście sytuacja kontrowersyjna, no bo ta przewaga dalej jest, no ale można się już czymś podeprzeć. Natomiast MKOL, który mówi, nie, oni to jakoś tam chyba, nie wiem, niewiarygodni są, bo to IBA nielegalnie w ogóle sobie zlecili takie badania, bo tak nie można zrobić, pewnie chodzi o to, że podczas turnieju, no więc my to olewamy, ona ma w paszporcie co innego, więc my się tego trzymamy. No to jest dla mnie dopiero niewiarygodne i tutaj bez żadnych wpływów jest to dla mnie mocno podejrzane. No i to tyle. No, nakreśliłem wam temat jak najlepiej umiem, bo też dużo jakichś dezinformacji się pojawia w internecie, dużo takich właśnie skrajnych komentarzy w jedną bądź drugą stronę, więc mój ostateczny wniosek jest taki. W moim odczuciu te zawodniczki wtedy, kiedy zostały zdyskwalifikowane, wtedy MKOL zamiast kłócić się z IBA, pokazywać każdy swoją wyższość, bo wiadomo, że tam jest napięta sytuacja, powinni zlecić badania też w wiarygodnym miejscu, zlecić badania lub właśnie te zawodniczki powinny oddać tą sprawę do sądu arbitrażowego. Zobaczcie, ile by wygrali. No przecież MKOL, gdyby dostał informację, że wszystko jest w porządku, no to miałby już papiery na to, żeby po prostu tą IBA doszczętnie skompromitować. Nikt nie brałby ich na poważnie. IBA dokładnie to samo z MKOL-em. No można było tą sprawę oddać do sądu, tam byłyby neutralnie zrobione badania, tam wyjaśniono by wszystkie niejasności i to tyle. A zawodniczki, no cóż, no, biorę torbę i spadam. Trzymajcie się, heja. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo tym wszystkim przeciwnościom, Julka jutro wygra. Zadanie bardzo trudne, nie jest faworytką. Na 80% daje, że przegra tą walkę, natomiast te 20 to jest całe nasze polskie serce i wierzę w to, że zwycięży. Trzymajcie się, heja.